Bardzo prosimy, będziemy zaczynać drugą część naszego zgromadzenia. Podziękujmy Panu Bogu, żeby nam błogosławił w tej drugiej części. Panie Święty, dobry Boże, dziękujemy za Twoją dobroć i łaskę. Prosimy, abyś wejrzał łaskawie, abyś nam błogosławił tę drugą część zgromadzenia, abyś otwierał nasze oczy i serca na Słowo Twoje, gdy będziemy pochylać się nad Twoją świętą księgą i ją wspólnie rozważać. Bądź błogosławiony i nas błogosław według Twojej woli i na chwałę Twoją niech dzieje się wszystko. Hallelujah, awejach. Amen. Zaśpiewamy wspólnie pieśń na Bożą chwałę. Kul haulam kulo Geshet zar meo Geshet zar meo Geshet zar meo Kul haulam kulo Geshet zar meo Geshet zar meo Kul haulam Geshet zar meo Geshet zar meo Geshet zar meo Kol haolam kulo Geshet zar meo Geshet zar meo Bye.
Tak jak co szabat, kochani, czytamy Słowo Boże i czytamy w układzie parsz. Powoli dochodzimy do końca, bo już mamy, jak wiecie, koniec roku i są ostatnie parsze do czytania dzisiaj i za tydzień, w następny szabat. Niech będzie Bóg błogosławiony. Chciałbym teraz, abyśmy zobaczyli, że dzisiejsza parsza nosi nazwę Haazinu, to znaczy słuchajcie. I będziemy wspólnie czytać piątą Księgę Mojżeszową, Księgę Powtórzonego Prawa, 32 rozdział i wiersze od 1 do 52, cały 32 rozdział, jest to pieśń Mojżesza. Następnie z drugiej Księgi Samuela będziemy czytać 22 rozdział i wiersze od 1 do 51 oraz Brit Hadasza z Listu do Rzymian, 10 rozdział, wiersze od 17 do 11 rozdziału, wiersz 12, następnie 12 rozdział, wiersz 19 oraz 15 rozdział i wiersze od 1 do 10 z Listu do Rzymian. To jest dzisiejsze czytanie na Bożą chwałę. I chciałbym prosić brata Jana, aby zaczął nasze dzisiejsze czytanie. Nakłońcie uszu niebiosa, a ja mówić będę. I niech słucha ziemia słów moich ust. Niech kropi jak deszcz nauka moja, niech ścieka jak rosa mowa moja, jak drobny deszcz na świeżą ruń, jak ulewa na trawę. Gdyż imię Pana głosić będę, oddajcie uwielbienie Bogu mojemu, naszemu. On jest skałą, doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawdziwe, prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu. Sprawiedliwy On i prawy. Źle postąpił wobec Niego. Nie są synami Jego przez przywary swoje. Ród krnąbrny i przewrotny. Czy Panu tak odpłacacie? Ludu głupi i niemądry, czyż nie jest On Ojcem Twoim, Stwórcą Twoim? Czy nie On Cię stworzył i utwierdził? Wspomnij dni dawne, rozważcie lata dawnych pokoleń. Zapytaj Ojca Twego, a oznajmi Ci starszych Twoich, a powiedzą Ci. Gdyż dziełem Jahwe jest lud Jego, Jakub wyznaczonym Mu dziedzictwem. Znalazł Go w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył Go, doglądał Go, szczegł Go jak z rynicy oka. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi nad swoimi pisklętami, rozpościera swe skrzydła i bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich. Tak Jahwe sam jeden prowadził go. Nie było przy nim obcego Boga. Powiódł go na wzgórzach ziemi, aby spożywał plony pól. Karmił go miodem ze skały, oliwą z opoki krzemiennej, śmietanką krowią i mlekiem owczym, wraz z tłuszczem jagniąt i baranów z Baszanu i kozłów oraz najwyborniejszą mąką pszeniczną, i zapijesz go winem z krwi winogron. Dziękuję bardzo. Będę czytał z przekładu Septuaginty Biblii pierwszego Kościoła. Jadał Jakub aż do sytości, lecz tak umiłowany, zaczął wierzgać. Obrósł tłuszczem, utył i zgrubiał. A potem opuścił Boga, swojego Stwórcę. Odszedł od Boga, swojego Wybawcy. Pobudzali mnie do gniewu tymi obcymi. Goryczą mnie napełniali swoimi obrzydliwościami. Ofiary zaczęli składać jakimś dajmonom, nie Bogu. Jakimś bogom, których nie znali. Pojawili się oni, nowi i niedawni. Nie znali ich ojcowie. Opuściłeś Boga,
który Cię zrodził. Zapomniałeś o Bogu, który się Tobą opiekuje. Pan dostrzegł to i uniósł się zazdrością. Wezbrał w nim gniew na swoich synów i córki. I powiedział: odwrócę od nich swoje oblicze i pokażę, co się z nim stać może na końcu. Jest to bowiem plemię przewrotne. To dzieci, którym brak ufności. Oni sami pobudzili mnie do zazdrości nie Bogiem. Rozjątrzyli mój gniew swoimi idolami. Więc i ja ich pobudzę do zazdrości nie ludem. Ludem bezrozumnym rozjątrzę ich gniew. Już bowiem się rozpalił ogień mego gniewu. Żarem swoim sięgnie aż do otchłani. Strawi do szczętu ziemię i jej płody. Płomieniem roztopi fundamenty gór. Sprowadzę przeciw nim wszelkie zło. Dosięgnę ich swoimi pociskami. Osłabieni głodem staną się żerem ptaków. Zniszczy ich tężec nieuleczalny. Wyślę przeciw nim kły dzikiej zwierzyny. Razem z zaciekłością wszystkiego, co pełza po ziemi. Na otwartej przestrzeni miecz ich będzie wyludniać, a strach w zamkniętych pomieszczeniach. Ginąć będzie młodzieniec razem z panną, ssące niemowlę razem z dojrzałym starcem. Dziękuję. Byłbym rzekł, potłukę ich, wytracę między ludźmi pamięć o nich, gdybym się nie wzdrygał przed zniewagą wroga, aby nie wypaczyli tego ciemieńscy ich, aby nie powiedzieli: nasza ręka jest górą, a nie Jahwe uczynił to wszystko. Gdyż są narodem pozbawionym dobrej rady i nie ma w nich roztropności. Gdyby byli mądrzy, zastanowiliby się nad tym. Zrozumieliby, co ich czeka. Jakżeby jeden mógł gonić przed sobą 1000, a dwaj zmusić do ucieczki 10 000? Gdyby ten, który ich jest skałą, nie był ich, był ich zaprzedał. A Jahwe ich nie porzucił? Gdyż nie jest jako nasza skała ich skała. Także nieprzyjaciele nasi są tego sędziami. Gdyż z winorośli Sodomy jest winorośl ich i z nich uprawnych Gomory, z niw uprawnych Gomory. Winogrona ich to winogrona jadowite, gorzkie są ich jagody. Smoczym jadem jest wino ich, okrutną trucizną żmij. Czyż nie jest to zakryte u mnie, zapieczętowane w skarbcach moich? Pomsta do mnie należy, ja odpłacę, do czasu, gdy zachwieje się noga ich, gdyż bliski jest dzień klęski ich i śpieszą się ich przeznaczenia. Gdyż Pan upomni się o prawo ludu swego i ulituje się nad sługami swoimi, gdy zobaczy, że znikła siła i że nie ma ani niewolnika, ani wolnego. I powie: gdzież są bogowie ich, skała, na której polegali, którzy tłuszcz rzeźnych ofiar ich zjadali i wypijali wino ich ofiar z płynów. Niech powstaną i pomogą wam, niech będą wam osłoną. Patrzcie teraz, ja to ja jestem, a oprócz mnie nie ma Boga. Ja pozbawiłem życia i ja darzę życiem. Ja ranię i leczę. I z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać. Gdyż podniesie ku niebu rękę moją i powiem: ja żyję na wieki. Gdy wyostrzę miecz mój błyszczący i sąd podejmie rękę moja, wywrę zemstę na wrogach moich
i odpłacę tym, którzy mnie nienawidzą. Krwią upoję strzały moje, a miecz mój niesie się, naje się mięsa. Krwią poległych i pojmanych, z nieczystych głów wrogów. Przypadł mi w udziale fragment, który jest mi bliski, podobnie jak wiele innych fragmentów, ponieważ ten fragment mówi o tym ostatnich dniach Mojżesza na ziemi, kiedy mógł z góry Nebo zobaczyć Izrael, ziemię Kanaan, do której lud Izraela miał wstąpić. Bóg dał mi taką możliwość, że również byłem na tej górze i popatrzyłem na ziemię Izraela z tego samego miejsca. Było to ciekawe przeżycie i ten fragment właśnie o tym mówi. I przyszedł Mojżesz i przemówił słowami całej tej pieśni do ludu, on i Jozue, syn Nuna. A gdy Mojżesz wypowiedział do końca słowa do całego ludu, rzekł do nich jeszcze: weźmijcie do serca swego wszystkie słowa, którymi ja was dziś ostrzegam, abyście je przekazali waszym synom, by starannie spełniali wszystkie słowa tej Tory. Gdyż nie jest to dla was słowo puste, lecz jest ono waszym życiem i przez to słowo przedłużycie życie swoje na ziemi, do której przeprawicie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie. Tego samego dnia przemówił Jahwe do Mojżesza tymi słowy: wstąp na górę Abarim, górę Nebo, która jest w ziemi moabskiej naprzeciw Jerycha, i spójrz na ziemię kananejską, którą daję synom izraelskim na własność. Na górze, na którą wstąpisz, umrzesz i zostaniesz przyłączony do swojego ludu, jak umarł Aaron, twój brat, na górze Hor i został przyłączony do swojego ludu. Za to, że sprzeniewierzyliście się pośród synów izraelskich przy wodach Meriba i Kadosz na pustyni Cin, za to, że nie uczciliście mnie jak świętego pośród synów izraelskich. Tylko z daleka zobaczysz ziemię, lecz tam nie wejdziesz do ziemi, którą ja daję synom izraelskim. Dawid wygłosił na cześć Jahwe słowa pieśni. Było to wtedy, gdy Jahwe wyzwolił go z ręki wszystkich wrogów i z ręki Saula. Mówił: Jahwe, ostojo moja i twierdzo, mój Wybawicielu, Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono. Ty mnie wyzwalasz od wszelkiej przemocy, wzywam Jahwe godnego chwały, a będę wolny od moich nieprzyjaciół. Ogarnęły mnie fale śmierci i zatrwożyły mnie odmęty niosące zagładę. Oplotły mnie pęta Szeolu, zaskoczyły mnie sidła śmierci. W moim utrapieniu wzywam Jahwe i wołam do Boga mojego. Usłyszał On głos mój ze swojej świątyni, a krzyk mój dotarł do Jego uszu. Zatrzęsła się i zadrżała ziemia, posady niebios się poruszyły, zatrzęsły się, bo On zapłonął gniewem. Uniósł się dym z jego nozdrzy, a z jego ust pochłaniający ogień. Od niego zapaliły się węgle. Nagiął niebiosa i zstąpił, a czarna chmura była pod jego stopami. Lecąc, cwałował na cherubie, a skrzydła wiatru go niosły. Otoczył się mrokiem, niby namiotem, ciemną wodą, gęstymi chmurami. Od blasku jego obecności rozżarzyły się węgle ogniste. Jahwe odezwał się z nieba grzmotem, to głos swój dał słyszeć Najwyższy. Wypuścił strzały i rozproszył wrogów, błyskawice i zamęt wśród nich wprowadził. Aż ukazało się łożysko morza i obnażyły się posady lądu od groźnej nagany Jahwe, od tchnienia wichru jego nozdrzy. Wyciąga rękę z wysoka i chwyta mnie, wydobywa mnie z toni ogromnej. Wyrywa mnie od przemożnego nieprzyjaciela, od mocniejszych ode mnie, co mnie nienawidzą. Napadają na mnie w dzień,
dla mnie złowrogi, lecz Jahwe jest dla mnie obroną. Wyprowadza mnie na miejsce przestronne, ocala, bo mnie miłuje. Jahwe nagradza moją sprawiedliwość, odpłaca mi według czystości rąk moich. Strzegłem bowiem dróg Jahwe i nie odszedłem przez grzech od mojego Boga, bo mam wszelkie Jego przykazania przed sobą i nie odrzucam od siebie Jego poleceń. Lecz jestem wobec Niego bez skazy i wystrzegam się winy. Jahwe mnie nagradza za moją sprawiedliwość, za czystość rąk moich przed Jego oczyma. Jesteś miłościwy dla miłującego i względem nienagannego działasz nienagannie. Względem czystego okazujesz się czysty, względem przewrotnego jesteś przebiegły. Albowiem Ty wybawiasz naród uniżony i oczy wyniosłe pognębiasz. Bo Ty, o Jahwe, jesteś moim światłem, Jahwe rozjaśnia moje ciemności. Bo z Tobą zdobywam wały, mur przeskakuję dzięki mojemu Bogu. Bóg, Jego droga nieskalana, słowo Jahwe w ogniu wypróbowane, On tarczą dla wszystkich, którzy doń się chronią. Bo któż jest Bogiem oprócz Jahwe, lub któż jest skałą prócz Boga naszego? Bóg, co mocą mnie przepasuje i nienaganną czyni moją drogę, On daje moim nogom rączność nóg łani i stawia mnie na wyżynach. On ćwiczy moje ręce do bitwy, a ramiona do napinania spiżowego łuku. Dajesz mi tarczę Twą dla ocalenia i Twoja troskliwość czyni mnie wielkim. Wydłużasz mi kroki na drodze i stopy moje się nie chwieją. Ścigam mych wrogów i niszczę, a nie wracam, póki nie zginęli. Pobiłem ich, nie mogli się podnieść, upadli pod moje stopy. Mocą mnie przepasałeś do bitwy, sprawiasz, że przeciwnicy giną pode mną. Zmuszasz do ucieczki moich wrogów, a wytracasz tych, co mnie nienawidzą. Wołają, lecz nie ma wybawcy, do Jahwe, lecz im nie odpowiada. Jak proch na wietrze ich rozrzucę, zdepczę jak błoto uliczne. Ty mnie ocalasz od buntów ludu, ustanawiasz mnie głową narodów. Cudzoziemcy mi schlebiają, są mi posłuszni na pierwsze wezwanie. Cudzoziemcy bledną, z drżeniem wychodzą ze swoich warowni. Niech żyje Jahwe, moja skała, niech będzie błogosławiona. Niech będzie wywyższony Bóg, skała mojego zbawienia. Bóg, który zapewnia mi pomstę i poddaje mi narody. Wybawia mnie od nieprzyjaciół, wynosi nad wrogów i uwalnia od gwałtowników. Przeto będę Cię, Jahwe, chwalił wśród narodów i będę wysławiał Twoje imię. Tyś zwycięstwa wielkie dał królowi i Twemu pomazańcowi okazałeś łaskę, Dawidowi i jego potomstwu na wieki. Amen. Chwała Bogu. List do Rzymian, 10 rozdział, wiersz 17, poniżej czytamy. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Pytam więc, czy może nie usłyszeli? Ależ tak, po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa. Pytam dalej, czy Izrael nie zrozumiał? Mojżesz mówi, wzbudzę w was zawiść do tego, który nie jest ludem. Wzniecę w was gniew do ludu nierozumnego. Izajasz zaś odważa się powiedzieć, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. A do Izraela mówi, cały dzień wyciągam ręce do ludu nieposłusznego i opornego. Pytam więc, czy Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą. Ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami. Czyż nie wiecie, co mówi pismo o Eliaszu, który uskarża się, jak uskarża się on przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje powywracali. Ja sam tylko pozostałem, a oni na życie moje czyhają. Lecz co mu głosi odpowiedź Boża? Pozostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko reszta wybrana przez łaskę.
Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Cóż zatem? Izrael nie osiągnął tego, czego skwapliwie szukał. Osiągnęli jednak wybrani. Inni zaś pogrążyli się w zatwardziałości. Jak jest napisane, dał im Bóg ducha odurzenia, takie oczy, by nie mogli widzieć i takie uszy, by nie mogli słyszeć, aż po dzień dzisiejszy. A Dawid powiada, niech stół ich stanie się sidłem, pułapką, kamieniem potknięcia i odpłatą. Niech oczy ich się zaćmią, by nie mogli widzieć, a grzbiet ich trzymaj zawsze pochylony. Pytam jednak, czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? Żadną miarą, ale przez ich przestępstwo zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do współzawodnictwa. Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całość. A my, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne, dla jego dobra, dla zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego, ale jak napisano, urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na mnie. To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Albowiem Chrystus, mówię, stał się sługą obrzezanych dla okazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danym Ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano. Dlatego oddawać ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twemu. Znów mówi Pismo, weselcie się poganie wraz z ludem Jego. I znowu chwalcie Pana wszyscy poganie, niech Go uwielbiają wszystkie narody. Nadto także Izajasz powiada, przyjdzie potomek Jessego, powstanie ten, który ma rządzić poganami, w nim poganie pokładać będą nadzieję. Amen. Chwała Bogu. Niech będzie Bóg błogosławiony. Chciałbym, kochani, abyśmy wspólnie teraz pomodlili się chwilę, aby Pan Bóg nam pobłogosławił to wspólne rozważanie Słowa Bożego i aby to Słowo, które dał mi Bóg przygotować, było dla budowania ciała Chrystusowego. Niech będzie Bóg błogosławiony. Panie Święty, dobry Boże, Król nasz wspaniały, ja bardzo Cię proszę, abyś wejrzał teraz łaskawie, abyś pobłogosławił nam to wspólne rozważanie Twojego Słowa i abyśmy czynili to, co jest Twoje. Daj nam zrozumieć to, co zapisałeś w swojej księdze. Daj, abyśmy poznawali Pisma Twoje, abyśmy przez to nie byli zwiedzeni. Bo nasza wiara i nasze rozumienie ma się opierać na Twoim Słowie, na Twojej świętej księdze, a nie na ludzkich opowieściach. Bądź błogosławiony i błogosław nas, i otwieraj nasze oczy i serca i Twoje Słowo. Niech zapada głęboko w nasze serca, myśli i umysły. Tobie cześć i Tobie chwała, teraz i zawsze i na wieki. Amen. Chwała Bogu, kochani, niech będzie Bóg błogosławiony. Dzisiejsze nasze rozważanie nazwałem Słowo jako świadek, w nim szukaj wyjaśnienia. Myślę, że każdy z nas ma tego świadomość, że Słowo Boże jest tym, co będzie świadczyć przeciwko nam, lub nas oskarży, lub nas uniewinni. I dlatego w nim szukajmy wyjaśnienia, w nim szukajmy odpowiedzi na nasze pytania. I nawiązując właśnie do dzisiejszej pieśni Mojżesza, która była wspólnie dzisiaj czytana tutaj z braćmi, chciałbym właśnie przytoczyć te słowa
z 32 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej i wiersz 1. Tam Mojżesz mówi tak: uważajcie niebiosa na to, co powiem, słów moich ust słuchaj ziemio. Mogą się wydawać bez znaczenia te słowa, ale gdy otworzymy 29 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, to tam jest wyraźnie napisane i pokazuje Bóg, że nie pierwszy raz była ziemia i niebo brane jako świadek przeciw człowiekowi. 5 Księga Mojżeszowa, Księga Powtórzonego Prawa, 29 rozdział, przeczytajmy wiersze 19 po 20. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierzcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo. Miłujcie Jahwe, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego, bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Jahwe poprzysiąg dać przodkom twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Jak wiemy, w wielu miejscach Słowa Bożego to zawołanie jest, że Bóg nas wzywa, abyśmy właśnie wybrali życie, abyśmy wybrali błogosławieństwo, bo Bóg chce nam czynić dobrze. On nie chce dla nas zła. To wszystko, co Bóg uczynił, On uczynił po to, abyśmy mieli życie. To Bóg Jahwe posłał swego Syna, Jeszuę Mesjasza, aby przez Niego nas z sobą pojednać. W Nim mamy usprawiedliwienie i odpuszczenie naszych grzechów. Co do tego nie ma wątpliwości. I tak samo podobne wezwanie, o które mamy w Torze, również mamy i w Brit Hadasza, w Ewangelii Mateusza. Gdy otworzymy 7 rozdział Ewangelii Mateusza, to zobaczcie, co Jeszua mówi w wierszu 13 i 14 tego rozdziału. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jest ciasna, jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Czy tak dzisiaj nie jest? Czy my często nie powtarzamy tych słów Jeszuły Mesjasza i chcemy iść wąską drogą i chwała Bogu, gdy na niej jesteśmy? To jest właśnie ta droga, którą Bóg wytyczył, abyśmy żyli i mieli błogosławieństwo. Ona nieraz będzie trudna, bo wiemy, jak się idzie po wąskiej drodze, wąskiej ścieżce. Czasami będą tam kamienie, czasami sobie poranimy stopy. Ale ważne, abyśmy nie zboczyli z tej drogi, jak mówi Słowo Boże, ani na lewo, ani na prawo, tylko szli tą drogą, którą Bóg nam wytycza. To jest bardzo ważne, abyśmy mieli tę świadomość. Ja często o tym mówię, bo Bóg mi to dawno pokazał, że to, co jest w Starym, to, co jest w Torze, to tak naprawdę wszystko znajdziemy i w Brit Hadasza, w Nowym Testamencie. To nie są dwa oddzielne światy, ale to jest jedna całość, jedna księga, która się uzupełnia. I zobaczcie dalej to, co dzisiaj czytaliśmy, właśnie 32 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, Księgi Powtórzonego Prawa. Przeczytajmy wiersze 45-47. Gdy Mojżesz skończył wygłaszać wszystkie te słowa do całego Izraela, rzekł do nich: weźcie sobie do serca te wszystkie słowa, które ja wam dzisiaj ogłaszam. Nakażcie waszym dzieciom pilnie strzec wszystkich słów tego prawa. Nie jest ono bowiem dla was rzeczą błahą, bo jest waszym życiem i dzięki niemu długo żyć będziecie na ziemi, do której idziecie przez Jordan, aby ją posiąść. Weźcie do serca te słowa, by pilnie strzec słów tego prawa, aby wam dobrze było, abyście mogli żyć, abyście długo żyli, gdy będziecie w tej ziemi, do której idziecie. I teraz zobaczcie, jaka tu jest przedziwna zbieżność. Izrael szedł do ziemi obiecanej i jak wiemy, ci co weszli, to weszli, a ci co nie weszli, to nie weszli. A my dokąd idziemy? Też do ziemi obiecanej, tak? I
I teraz co się dzieje? Tam Bóg dał im prawo Boże, a dzisiaj wierzący mówią, że już nie potrzeba prawa Bożego. Ale nowe przymierze, gdy otworzymy list do Hebrajczyków, 8 rozdział, to wyraźnie mówi, że prawo moje, moją Torę wpiszę w ich serca i umysły i nie będą musieli mówić, poznaj Pana, bo każdy pozna. To jak ma wpisać Bóg w nasze serca, jak my nie chcemy tego czytać, jak my nie chcemy tego badać? A zobaczcie, gdy otworzymy Psalm 119 i 142 wiersz, tam jest wyraźnie napisane, co jest prawdą. Każdy dzisiaj mówi, słuchaj, bracie, Pan Jezus powiedział do Samarytanki, że Bóg jest duchem i trzeba Bogu oddawać cześć w duchu i w prawdzie. Zgadza się? Jest tak napisane? Jest. A zobaczcie, co mówi Psalm 119 i wiers 142. Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a prawo Twoje jest prawdą. W psalmie tam jest Toracha. Tora Twoja jest prawdą. To jak mamy oddawać cześć Bogu w duchu i w prawdzie? W jakiej prawdzie? Warto się nad tym zastanowić. Teraz zobaczcie dalej, co się działo, bo tam w dzisiejszym tym czytaniu Bóg zapowiedział, co spotka Izraela, tak? Że Bóg im będzie błogosławił, że oni później porzucą Boga, że obrażą Boga właśnie poprzez nieposłuszeństwo, poprzez odejście do innych bożków. I jak wiemy, na kartach Słowa Bożego, to właśnie Izrael na tym się potknął. Potknął właśnie na tym, że zaczął służyć Baalowi i innym bogom okolicznych narodów. I to było bezpośrednią przyczyną, że Bóg ich odrzucił, że poszli na wygnanie, poszli w rozsypkę. I zobaczcie, tu im Bóg to przepowiada, tak? Piąta Księga Mojżeszowa, Księga Powtórzonego Prawa, to jest z dzisiejszego czytania, 32 rozdział, wiersze 16 po 18. Bogami obcymi do zazdrości go pobudzają i gniewają obrzydliwościami. Złym duchom składają ofiary nie Bogu. Bogom, których oni nie znają, nowym, świeżo przybyłym, nie służyli im wasi przodkowie. Gardzisz skałą, co ciebie zrodziła, zapomniałeś o Bogu, który cię zrodził. To jest ważne, abyśmy my się dzisiaj nad tym zastanowili. Czy my w tym nie bierzemy udziału? Czy w życiu naszym właśnie takie rzeczy się nie dzieją? Bo nieraz może się okazać, że właśnie biorąc udział w jakichś uroczystościach, które są przeciwne temu, co mówi Bóg, albo obce temu, co mówi Bóg, może się okazać, że właśnie demonom składamy ofiary, a nie Bogu i budujemy przeszkody, budujemy mur między nami a naszym Bogiem. To jest ważne, abyśmy o tym pamiętali, bo dalej, gdy otworzymy 20 rozdział z proroka Ezechiela, to tam właśnie Bóg żali się przez proroka i też nas poucza. Zobaczcie, 20 rozdział proroka Ezechiela, wiersze 11 po 13. Dałem im moje prawa i obwieściłem moje nakazy, których gdy człowiek zachowa, żyć będzie. Dałem im także szabaty, aby były znakiem między mną a nimi, aby poznano, że ja jestem Jahwe, który ich uświęca. Ale dom Izraela zbuntował się przeciwko mnie na pustyni. Nie postępowali według moich praw, moje nakazy odrzucili, które gdy człowiek zachowa, dzięki nim żyje. Również i szabaty moje bezcześcili. Przeto zapowiedziałem, że gniew mój wyleję na nich na pustyni, aby ich wyniszczyć. Myślę, że to są ważne słowa, nie trzeba ich specjalnie tłumaczyć. Należy się zastanowić, na ile one dzisiaj odnoszą się do nas, na ile my dzisiaj zachowujemy prawa Boże, a na ile ich nie zachowujemy. Dzisiaj niestety jest smutny czas, smutne nauczanie, że w wielu społecznościach uczy się, że prawo Boże jest nieważne, zostało zniesione. To, co zresztą mówiłem w pierwszej części naszego zgromadzenia, że mamy tylko dwa przykazania, a reszta jest już nieważna. Natomiast tutaj wyraźnie Bóg mówi, i to w wielu miejscach jest napisane, tak?
że dałem im moje prawa, obwieściłem moje nakazy, które gdy człowiek zachowuje, żyć będzie. To jest napisane w Słowie Bożym. I zobaczcie dalej to, o czym też dzisiaj czytaliśmy w naszym czytaniu, co jest świadkiem, co będzie świadkiem przeciwko nam. Piąta Księga Mojżeszowa, Księga Powtórzonego Prawa i rozdział 31, a wersety 24 po 27. Jest napisane, gdy Mojżesz zakończył całkowite pisanie tego prawa w księdze, rozkazał Lewitom noszącym Arkę Przymierza Jahwe, weźcie tę Księgę Prawa i połóżcie ją obok Arki Przymierza Jahwe, Boga waszego, a niech tam będzie przeciwko wam jako świadek. Ja bowiem znam wasz upór i twardy kark. Oto jak długo żyję z wami, opornie postępowaliście względem Jahwe, cóż dopiero po mojej śmierci. Jak wiemy z historii Izraela, gdy był Jozue, to jeszcze się trzymali Pana, później sędziowie jeszcze jako tako, a później to już było różnie. Tak? Później to już niestety grzech zaczął królować w Izraelu i dużo złego się działo. Co jakiś czas był król, który nawracał się do Boga, który przyciągał lud z powrotem do prawa Bożego. Ale tu jest ważna rzecz napisana, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Że ta Księga Prawa będzie jako świadek przeciwko wam. Bo co określa grzech? Jak Bóg określił grzech? Gdzie go nazwał? Czym ten grzech jest? Właśnie prawo Boże określa ten grzech. Paweł wyraźnie pisze, że nie wiedziałbym, co to grzech, gdyby prawo nie mówiło nie pożądaj, tak? I tam dalej, jak czytamy w liście do Rzymian w 7 rozdziale, rozpisuje, na czym to polega. Czyli nie ma co do tego wątpliwości, że prawo Boże określa, co jest grzechem, a co nim nie jest. I na podstawie tego prawa ono będzie świadczyć przeciwko nam, czy jest dobrze z nami w naszym życiu, czy nie. Bo miejmy tę świadomość, i o tym też niedawno już my nawet rozmawiali w naszym gronie, że z tego świata co my możemy zabrać? Jak myślicie? Co my możemy z tego świata zabrać? Willy nie zabierzemy, tak? Luksusowego auta nie zabierzemy. Pełnego konta? No też nie zabierzemy, tak? Tak jak siostra mówi, z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Ale co idzie za nami? Idą nasze uczynki, dokładnie, bracie. Zabieramy z sobą nasze uczynki. I te uczynki Bóg będzie weryfikował, to życie będzie weryfikował na podstawie prawa Bożego, na podstawie tej świętej księgi, która określiła, gdzie Bóg określił, co jest dobre w jego oczach, a co nie jest. I jeżeli dzisiaj chcemy powiedzieć, to było dla Żydów, to nie dla nas, to bracie, co ty mówisz, ty chcesz nas z powrotem pod prawo wciągnąć, bo tak dzisiaj wierzący mówią, nie? A ja mówię, pod jakie prawo? Przecież ja usprawiedliwienie mam w Chrystusie, a nie w prawie, więc o czym my tu mówimy? Ja was pod żadne prawo. Ja nie szukam zbawienia w prawie, bo ja mam zbawienie i usprawiedliwienie w Chrystusie. Ale to prawo określa zasady, na jakich ja mam funkcjonować. I zobaczcie, jeżeli ktoś chce powiedzieć, że to prawo jest nieważne, że ma tylko Nowy Testament, Ewangelię i to, co nauczał Pan Jezus i apostołowie, to otwórzmy, kochani, pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, przeczytajmy wiersze od 9 do 11. Jest napisane tak. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was, lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Co ten Paweł pisze? Jak prawo jest nieważne, że cudzołożnicy nie odziedziczą Królestwa Bożego, że bałwochwalcy nie odziedziczą Królestwa Bożego, że złodzieje i inni rozwięźli, mężczyźni spożywczy, to wszystko mówi prawo Boże i to potępia. Więc zobaczcie, co się dzieje.
Paweł przytacza, pisząc do pogan, do Koryntian, to, co Tora potępia. Że ci, którzy teraz takich rzeczy się dopuszczają, co Królestwa Bożego nie odziedziczą. Jest tu napisane. Bo jeżeli znamy Torę, znamy prawo, znamy przykazania, to wiemy, że to tam jest napisane. A jeżeli nie znamy, nie czytamy, no to trudno, nie? To nie wiemy. Ale zobaczcie, to jest w Torze. Zobaczcie dalej list do Rzymian. Pierwszy rozdział, też bardzo ważne słowa. 29 wiersz, od 29 wiersza do 32 jest napisane. Pełni są też wszelkiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości, oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią. Teraz do Rzymian napisał. Tam pisał do Koryntian, a teraz napisał do Rzymian. Ta sama myśl. Czytaliśmy, na czym polega miłość względem bliźniego, czego mamy nie czynić względem bliźniego, tak? Nienawidzieć Boga, my mamy Boga kochać. Jak tu jest napisane. I Tora nakazuje nam Boga kochać. O nieposłuszeństwie rodzicom również czytamy w Torze, że jak ktoś już przegnie, to nawet groziła mu za to śmierć. To jest w Torze napisane. Bezrozumnie, bez stali, bez serca, bez litości, a Bóg miłosierdzia chce, a nie ofiary, jak mówi Tora. To wszystko, zobaczcie, o czym tu pisze Paweł, to wszystko jest zawarte w Torze. To wszystko tam jest. Zobaczcie do Galatów, co on napisał, bo też i napisał do Galatów. Bardzo ważne słowa. Czy mamy trzeciego świadka, list do Galatów, 5 rozdział, przeczytajmy wiersze 19 po 21. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała, nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Czyż znowu nie mamy nawiązania do Tory, do prawa Bożego? Bałwochwalstwo zabronione, czary. Wiemy, że Bóg mówi, nie pozwoli żyć czarownicy. Było to zakazane w prawie Bożym. Nienawiść, nierząd też był potępiony. To wszystko jest potępione w prawie Bożym, tak? I ci ludzie, którzy tych rzeczy się dopuszczają, to nie odziedziczą Królestwa Bożego. A wiemy, bynajmniej ja tak rozumiem Słowo Boże, że nie odziedziczyć Królestwa Bożego znaczy tyle, co pójść na śmierć, po prostu. Może nie w tej chwili, ale na końcu, zamiast otrzymać życie, to otrzymamy śmierć. Bo zobaczcie, co jest napisane. To jest właśnie ważne, abyśmy my o tym pamiętali. Co jest napisane w liście do Rzymian, czyli też Nowy Testament, Brit Hadasza, w 7 rozdziale. I chciałbym, abyśmy przeczytali właśnie wiersze od 12 i 13. Bardzo ważne słowa, o których warto pamiętać. Ci wszyscy, którzy depczą prawo Boże, którzy krzyżują prawo Boże, którzy je odrzucają, to powinni pamiętać, co tu jest napisane. Wyraźnie jest to napisane i nie trzeba tego mocno tłumaczyć, bo każdy to przecież rozumie. List do Rzymian, 7 rozdział, wiersze 12-13 jest napisane. Prawo samo jest bezsprzecznie święte. Święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie. A więc to, co dobre, stało się dla mnie przyczyną śmierci, żadną miarą. Ale to właśnie grzech, by się okazać grzechem przez to, co dobre, sprowadził na mnie śmierć, aby przez związek z przykazaniem grzech ujawnił nadmierną swoją grzeszność. Widzimy zatem, że
Prawo Boże samo w sobie jest święte, dobre i sprawiedliwe, jest przykazanie. Tak jest napisane w Nowym Testamencie, w Brit Hadasha. I tak jest. To są dobre dla nas przykazania. To są naprawdę dobre dla nas przykazania. Jak tak się na spokojnie zastanowimy, to w każdej dziedzinie, w każdej sferze przykazania, które dał dla nas Bóg, one są dla nas dobre. Są określone zasady, na jakie Bóg chce, aby Jemu oddawać cześć, abyśmy nie błądzili, nie wymyślali sobie sposobu oddawania czci Bogu, bo jest napisane, tak? Jak mamy, w jaki sposób tą cześć Bogu oddawać. I są również przykazania, które odnoszą się do bliźniego. Jakie my mamy mieć relacje między sobą nawzajem, tak? Nie cudzołóż, nie kradnij, szanuj swoich rodziców, tak? Nie kłam, fałszywie nie zeznawaj, nie pożądaj. To wszystko jest napisane, co jest więcej napisane jeszcze, tak? Bóg zadbał o naszą higienę i nasze zdrowie. Przecież w Prawie Bożym, jak sobie poczytacie, to jest jak wiele razy, gdy ktoś czegoś dotknie, jakieś padliny, czy trądu, czy grzyba, to jest wyraźnie, że ma się obmyć, uprać odzież, albo ma usunąć ten grzyb z domu, poczekać, czy on wróci, czy nie. Przecież dzisiaj wiemy, badania naukowe to potwierdzają, że to było dobre. Tak samo dieta biblijna. Przecież są badania naukowe dzisiaj, które jak ktoś nie wierzy Bogu, to, a bardziej wierzy naukowcom, to może się dowiedzieć, że podział na pokarmy czy zwierzęta czyste i nieczyste jest dobry. Że te właśnie objęte dietą biblijną, dopuszczone zwierzęta, które możemy jeść, one są dobre dla człowieka, a te zakazane faktycznie są szkodliwe dla człowieka. To wszystko dzisiaj możecie sprawdzić, jeżeli nie w Biblii, to w innych źródłach. Czyli jakby nie patrzeć, te wszystkie prawa, które nam Bóg daje, one są dla nas dobre. One nie są dla nas przeciwnikiem. Tu wyraźnie czytamy, że to grzech jest naszym przeciwnikiem. Że my musimy jakby podjąć decyzję, kogo chcemy słuchać, za kim chcemy iść. Jeżeli chcemy iść za Bogiem, to Bóg będzie z nami, będzie nam błogosławił, bo Bóg chce, tak jak żeśmy mówili wcześniej, abyśmy żyli, aby nam się dobrze powodziło, aby nam błogosławił, tak? Tylko pytanie, czy my tego chcemy? Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, czy my tego chcemy? I wtedy zastanowić się, co to znaczy, że prawo samo jest bezpieczne, święte, święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie. I według tego żyć i postępować. Także tutaj, w mojej opinii, wyraźnie widzimy w tych fragmentach, które przeczytaliśmy, że Bóg kładzie przed nami, położył przed nami drogę życia i śmierci. Błogosławieństwo i przekleństwo. Bóg chce, abyśmy żyli, abyśmy wybrali życie. Chce nam błogosławić. I to sprowadza się do tego, żebyśmy uwierzyli w Boga, żebyśmy uwierzyli w Jego słowo, które On dał, czyli prawo Boże, bo to jest dla nas tak zwana konstytucja, tak? Czy można powiedzieć inaczej, dekalog to jest konstytucja, a pozostałe to są ustawy do tej konstytucji, które są właśnie obok Arki, bo wiemy, że w Arce były tablice przymierza, dekalog, a obok było to prawo. I teraz pytanie, czy chcemy to prawo obok odrzucić, bo też jest taka nauka, że niektórzy to odrzucają, że tylko biorą dekalog. Niemniej, jak uczciwie do tego podejdziemy, to okazuje się, że właśnie w tych zwojach, które były obok Arki, mamy wykładnię, jak to prawo rozumieć. Co to znaczy nie cudzołożyć, co to znaczy nie kradnieć, co to znaczy szanować rodziców, co to znaczy oddawać cześć Bogu w taki czy inny sposób. Tak samo dowiadujemy się, jaki przez Boga został ustanowiony święty dzień, że jest to szabat, a nie jest to niedziela, czy jakiś inny dzień, jak sobie ludzie tam wymyślili. Także kochani, nad tym proszę się, żebyście zastanowili, przemyśleli. Ja wiem, że wielu tu spośród nas nie ma co do tego wątpliwości, na czym polega właśnie służenie Bogu i chodzenie w przyjaźni z Bogiem. Zresztą mamy piękne świadectwo, które Bóg wydał Abrahamie, że on był przyjacielem moim, ponieważ zachowywał moje prawa, przekazania i nakazy. 26 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej, 4 wiersz albo 6, jak dobrze pamiętam. Także możecie tam sprawdzić, jest takie świadectwo, które Bóg dał o Abrahamie. Nie dlatego, że on sobie chodził jak chciał, ale dlatego, że on zachowywał Boże prawa, nakazy, pouczenia, które Bóg jemu dawał. Idąc dalej, jeszcze w dzisiejszym naszym czytaniu, chciałbym zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz,
jakby będą takie dwa tematy w naszym dzisiejszym rozmowie. Pierwszy to właśnie ten, o którym mówiłem, a drugi odnośnie Izraela. I chciałbym, abyśmy otworzyli piątą Księgę Mojżeszową, Księgę Powtórzonego Prawa, 32 rozdział i wiersz 21. Czytamy tak. Mnie do zazdrości pobudzili niebogiem, rozjątrzyli mnie swymi czczymi bożkami i ja ich do zazdrości pobudzę nie ludem, rozjątrzę ich głupim narodem. I to są bardzo ciekawe słowa. I myślę, że my żyjemy właśnie w tych czasach, gdzie to już się wypełniło. Znaczy to akurat uważam, że się wypełniło już za czasu pierwszego Kościoła i jeszcze trwa. I do tego myślę, że również nawiązuje prorok Ozeasz. Gdy otworzymy proroka Ozeasza, to tam mamy napisane bardzo ważne słowa. Chciałbym, abyśmy właśnie do tego tutaj zajrzeli, ponieważ to się właśnie łączy z tym, co czytaliśmy. I to jest prorok Ozeasz, 1 rozdział, 9 wiersz. Rzekł Jahwe, nadaj mu imię Loami, bo wy nie jesteście mym ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. I później 2 rozdział proroka Ozeasza i wiersz 1. Liczba synów Izraela będzie jak piasek nadmorski, którego nie można zmierzyć i nie można zliczyć, a zamiast ich nazywać lud nie mój, będą im mówić dzieci żyjącego Boga. A 25 wiersz z tego 2 rozdziału brzmi: rozsieję go po kraju, zlituję się nad Lo-Ruhamą, powiem do Lo-Ami, ludem moim jesteś, a on odpowie, mój Boże. Jak ja rozumiem te fragmenty, które przeczytaliśmy? Rozumiem tak, że tak jak właśnie Bóg zapowiedział, że przez lud nie mój będzie względem Izraela pobudzi zazdrość, czyli poganami. I tutaj właśnie widzimy, że mamy ten pierwszy stan, który właśnie mówi, że nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem, ponieważ oni nie wytrwali w przymierzu, jak mówi Słowo Boże. Ale później jest obietnica, że przyjdzie taki czas, że będą nazywani dziećmi żyjącego Boga. I dalej jest, że będą ludem moim i oni odpowiedzą, mój Boże. I teraz zauważcie, że my jeszcze żyjemy w takich czasach, bynajmniej ja pamiętam i spotkałem się wiele razy z taką nauką, że Bóg odrzucił Izraela, że to już nie jest Boży lud. Teraz my jesteśmy Bożym ludem. Ale jak tu czytamy, przyjdzie taki czas, że z powrotem Izrael będzie nazwany ludem moim. I bardzo wiele na ten temat i pięknie wyjaśnia apostoł Paweł w liście do Rzymian. Chciałbym, abyśmy otworzyli list do Rzymian, 9 rozdział i przeczytali fragment. To są wiersze 22-29. Jeżeli więc Bóg, chcąc okazać swój gniew i dać poznać swoją potęgę, znosił z wielką cierpliwością naczynia zasługujące na gniew, gotowe na zagładę, i żeby dać poznać bogactwo swej chwały względem naczyń objętych zmiłowaniem, które już wprzód przygotował ku chwale względem was, których powołał nie tylko spośród Żydów, ale i spośród pogan. Mówi o tym u Ozeasza. Nazwę lud nie mój ludem moim i nieumiłowaną umiłowaną. I stanie się w miejscu, gdzie im powiedziano, wy nie jesteście ludem moim, tam nazywać ich będą synami Boga żywego. O Izraelu zaś głosi Izajasz, choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko reszta będzie zbawiona. Bo Pan wypełni na ziemi swoje słowo skutecznie i bez zwłoki. Jak to też Izajasz przepowiedział, gdyby Pan zastępów nie zostawił nam potomstwa, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. I o tym dzisiaj czytaliśmy w 32 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej. Czyli zobaczcie, co się tu dzieje. Ze względu na to, że Izrael sprzeniewierzył się, zaciągnął winę, dopuścił to, że Bóg gniewał się na nich,
to zaczął Bóg powoływać z innych narodów swój lud, swoje dzieci. I właśnie tu jest wspomniane o Izajaszu. Jak otworzymy Izajasza 10 rozdział, wiersze 20-22, jest napisane: w owym dniu reszta z Izraela i ocaleni z domu Judy nie będą więcej polegać na tym, który ich bije, ale prawdziwie oprą się na Jahwe, świętym Izraela. Reszta powróci, reszta z Jakuba do Boga Mocnego. Bo choćby lud Twój, o Izraelu, był jak piasek morski, reszta z niego powróci. Postanowiona jest zagłada, która dopełni sprawiedliwości. Zaiste zagładę postanowioną wykona Jahwe zastępów w całym kraju. I tam pamiętacie, cośmy czytali, że reszta będzie zbawiona, tak? 9:27. O Izraelu zaś głosi Izajasz: choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko reszta będzie zbawiona. Czyli nie odrzucił Bóg, tak jak chcą inni, Izraela, ale zawsze miał Bóg resztę i będziemy zaraz o tym czytać. Zobaczcie dalej, list do Rzymian, 10 rozdział i wiersze 19-21. Pytam jednak, czy Izrael nie zrozumiał? Mojżesz mówi: wzbudzę was zawiść do tego, który nie jest ludem. Wzniecę was gniew do ludu nierozumnego. Izajasz zaś odważa się powiedzieć: dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. A do Izraela mówi: cały dzień wyciągam ręce do ludu nieposłusznego i opornego. I u Izajasza, zobaczcie, co jest napisane, 65 rozdział i wiersz 1. Przystępny byłem dla tych, co o mnie nie dbali. Tym, którzy mnie nie szukali, dałem się znaleźć. Mówiłem: oto jestem do narodu, który nie wzywał mego imienia. Co z tego wynika? Wynika, że przez nieposłuszeństwo, które powstało w Izraelu, Bóg przesunął jakby swoją życzliwość i swoją łaskę względem tych, którzy nie są z Izraela. Bo oni nie szukali Go, a Bóg stworzył warunki, żeby oni Go poznali. Że zaraz będziemy o tym dalej czytać, że łaska przeszła z Izraela do pogan, ale reszta z Izraela zostaje. Nie ma tak, że Bóg odrzucił całkowicie. I zobaczcie dalej, co jest napisane w Ewangelii Mateusza. Chciałem, żebyśmy zobaczyli właśnie, że tak samo uważał Jeszua. Bo gdy on przyszedł głosić Ewangelię, to zobaczcie, co się zadziało. W Ewangelii Mateusza 10 rozdział, wiersze 5-7, gdy Jeszua posyła apostołów, to co im mówi? Na drogę pogan nie wchodźcie. Czytamy. Tych to 12 wysłał Jezus, dając im następujące wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Widzimy? Jeszua przyszedł, nie przyszedł do pogan, on przyszedł do domu Izraela. Przyszedł, żeby tam głosić Ewangelię i jak wiemy, głosił, uzdrawiał, wskrzeszał, czynił cuda. Ludzie się nawracali, tak jak jest napisane, że mówił jako ten, który moc mający, a nie jakich uczeni w piśmie. Zobaczcie, jaka była surowa reakcja Jeszuły, gdy przyszła do niego Syrofenicjanka, prosząc, żeby uwolnił jej córkę od demona. Tak? Przeczytajmy Ewangelia Marka, 7 rozdział, wiersze 24-30. Wybrał się stamtąd i udał się w okolicy Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział. Lecz nie mógł pozostać w ukryciu. Wnet bowiem usłyszała o nim kobieta, której córka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, upadła mu do nóg, a była to poganka, Syrofenicjanka rodem, i prosiła go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. Odrzekł jej: pozwól wpierw nasycić się dzieciom,
bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać psom. A ona mu odparła, tak, panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci. On jej rzekł, przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Gdy wróciła do domu, została dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł. Każdy mógł się tutaj zdragnąć, no jak on mógł tak potraktować tą pogankę, nie? Przecież ona przyszła i chciała prosić o pomoc. Oczywiście, jak wiemy, na podstawie jej wiary jej się to stało, nie? I te słowa, które odpowiedziała, że te okruchy też są i dla innych, i ona z tego skorzystała i została jej córka uwolniona. Ale widzimy wyraźnie stanowisko Pana Jezusa, że najpierw przyszedł On do dzieci, które poginęły z domu Izraela. Nie przyszedł do pogan. Dopiero później, pod koniec swojej misji, gdy otworzymy Ewangelię Jana, 10 rozdział, 16 wiersz, to Jeszua zapowiada właśnie, że ma jeszcze inne owce. Jest napisane tak, Ewangelia Jana, 16 rozdział, mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Czyli widzimy, że jakby w kolejności nauczania, które, czy planu Bożego, który Bóg miał, to właśnie pierwsze było przyjście do Izraela, do tych, którzy poginęli z domu Izraela, a później do pogan, do tych drugich owiec, aby była jedna owczarnia. I wiemy, że to się dzisiaj dzieje. Jest zbierana ta druga owczarnia. I teraz na kartach Słowa Bożego, na kartach Dziejów Apostolskich właśnie bardzo pięknie to widać. Ja tylko przytoczę, jakby opowiem pewne fakty, pewne zdarzenia, a przytoczę jeden fragment. Czyli jak widzimy, pierwsze nauczanie po wylaniu Ducha Bożego w Dzień Pięćdziesiątnicy zaczynało się w Jerozolimie, nawracali się Żydzi i wokół tego, co się działo. Później wiemy, że Samaria się nawróciła, tak? Tam poszedł Filip czy Szczepan? Filip. Filip poszedł głosić im i oni się nawrócili i ochcił Samaria. I dopiero później mamy pogan, mamy Korneliusza. Właśnie 10 rozdział Dziejów Apostolskich i zobaczcie w ogóle, jaki to był problem między apostołami a poganami, czy w ogóle między Judejczykami a poganami w tamtym czasie, bo Bóg musiał zesłać wizję, żeby on zrozumiał, o co chodzi, tak? Zobaczmy Dzieje Apostolskie, 10 rozdział i przeczytajmy fragment od 9 do 16 wiersza. Następnego dnia, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wszedł Piotr na dach, aby się pomodlić. Była mniej więcej 6 godzina. Odczuwał głód i chciał coś zjeść. Kiedy przygotowano mu posiłek, wpadł w zachwycenie. Widzi niebo otwarte i jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna, 4 końcami opadającego ku ziemi. Były w nim wszelakie zwierzęta czworonożne, płazy naziemne i ptaki powietrzne. Zabijaj, Piotrze, i jedz. Odezwał się do niego głos. O nie, panie, bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego, odezwał się Piotr. A głos znowu po raz drugi do niego. Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Powtórzyło się to 3 razy i natychmiast wzięto ten przedmiot do nieba. I Piotr później wyjaśnia, gdy przyszli wysłannicy od Korneliusza, jak wiecie, to Duch mu powiedział, że on ich posłał i żeby z nimi poszedł. I on, będąc posłuszny głosowi Bożego Ducha, poszedł do Korneliusza. I zobaczcie dalej, i też rozmyślał, tak, co to znaczyło, to widzenie. Nie? I właśnie zobaczmy dalej, 10 rozdział, 28 wiersz. Tutaj jest właśnie wyjaśnienie, o co chodziło. Jaki był poważny problem, że Bóg musiał w ten sposób zaingerować, żeby Piotr poszedł do pogan. Że on nie chciał tam w ogóle chodzić. Nie? Zobaczcie, co tu jest napisane. 10:28 Dzieje Apostolskie. Przemówił więc do nich. Wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego. Lecz Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego człowieka
uważać za skażonego lub nieczystego. Czyli widzimy wyraźnie, że poprzez tą wizję, którą miał Piotr, Bóg mu pokazał, że te zwierzęta, płazy, gady nieczyste, które tam biegały, które tam były, to symbolizowały pogan, symbolizowały ludzi. Nie, że jak niektórzy chcą tam upatrywać, że oczyścił wszystkie zwierzęta, tak? Nie, bo tu Piotr wyraźnie mówi. Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego lub nieczystego. Człowieka. A Piotr stosował dietę biblijną, powiedział, o nie, Panie, bo nigdy nic nieczystego i skażonego nie jadłem. Tak? Czyli reakcja Piotra pokazuje, że nie było takiej nauki. I teraz zobaczcie dalej jeszcze. Czytajmy Dzieje Apostolskie, 44 rozdział do 48, ten 10 rozdział. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty stąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. Zdumiewali się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak i my, i rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy, że ten proces jakby tego przyjmowania pogan, ludu nie mojego i nazwanie ludem moim, on trwał jakiś czas, tak? Ale fakt faktem do niego doszło. Jak wiemy, apostoł Paweł również najpierw gdzie chodził i głosił Ewangelię? No chodził do synagogi, chodził Żydom, głosił Ewangelię o Jezusie Chrystusie. A jak go odrzucili, tak, zaczęli go tam prześladować, to powiedział, najpierw należało wam głosić, teraz idę do pogan. I poszedł głosić Ewangelię poganom. I zakładać społeczności pośród pogan. I wiemy, że wielu spośród pogan się nawróciło dzięki jego nauczaniu. I teraz wracając do tego, o czym mówiliśmy na początku. Czy Bóg odrzucił Izraela? Ja nie chcę mówić za siebie. Niech mówi Słowo Boże. Tak? Polecam każdemu przeczytać cały 11 rozdział Listu do Rzymian. Przeczytamy wspólnie fragmenty, te, które jakby najbardziej tu odpowiadają naszemu rozważaniu, ale cały 11 rozdział jest bardzo cenny i pokazuje w jasny, wyraźny sposób, jaki jest plan Boży, tak względem Izraela, jak i względem pogan. I zobaczcie, kochani, najpierw List do Rzymian, 11 rozdział, wiersze od 1 do 5. Bo to jest dla mnie prosta, jasna odpowiedź dla tych, którzy mówią, że Bóg odrzucił Izraela. Przeczytajmy te słowa. Pytam więc, czy Bóg odrzucił lud swój żadną miarą? I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami. Czyż nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak uskarża się on przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje powywracali, ja sam tylko pozostałem, a oni na życie moje czyhają. Lecz co mu głosi odpowiedź Boża? Pozostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko reszta wybrana przez łaskę. Widzimy wyraźnie. Także jest jasno napisane. Bóg nie odrzucił swego ludu. Skoro w liście do Rzymian, w Nowym Testamencie, w Brit Hadasza jest napisane, że Bóg nie odrzucił swojego ludu, nie odrzucił Izraela, to po co głosić, że odrzucił? Po co wykręcać proste drogi Boże? I zobaczcie, co dalej jest napisane, bo to nie jest tylko ten jeden fragment, który właśnie jasno, wyraźnie określa, czy informuje nas, jaki jest plan Boży, tak względem Izraela, jak i względem pogan. Czytajmy dalej, 11 rozdział List do Rzymian, wiersze od 11 do 16. Pytam jednak, czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? Żadną miarą, ale przez ich przestępstwo zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do współzawodnictwa. Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości.
Do was zaś pogan mówię, będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się z posługiwaniem swoim, w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeśli nie powstaniem ze śmierci do życia? Jeżeli bowiem zaczyn jest święty, to i ciasto. Jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie. Widzimy, kochani, tu wyraźnie jest napisane, że oni się potknęli, ale całkiem nie upadli. Wcale nie. Nie upadli całkiem, jak jest napisane. Tylko, że przez ich nieposłuszeństwo, przez ich przestępstwo, zbawienie czy łaska poszła do pogan. Niemniej jest tutaj taka obietnica, że przyjdzie czas, gdy będą zebrani w całości. I przyjdzie taki czas, że ich odrzucenie będzie cofnięte, czy się skończy i będzie z powrotem ich przyjęcie. Jak tu ładnie jest napisane, że będzie to powstanie ze śmierci do życia. Czyli widzimy wyraźnie, że jest to następny fragment w liście do Rzymian na temat Izraela, że Bóg ich nie odrzucił. Oni się potknęli, oni utracili łaskę, ale przyjdzie czas, tak jak właśnie czytaliśmy u Ezeasza, przyjdzie czas, że Bóg ich z powrotem przyjmie do siebie. I bardzo pięknie jest to napisane w liście do Rzymian, 25, 11 rozdziale i wiersze 25 do 32. Tu jest, myślę, już jakby pokazana cała ta, zresztą tak pisze Paweł, tajemnica. Tajemnica względem Izraela i tajemnica względem pogan. Zobaczcie, przeczytajmy wspólnie. List do Rzymian, 11 rozdział, wiersze 25 po 32. Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy, byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania, że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela, aż do czasu, gdy wejdzie do kościoła pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel, odwróci nieprawość od Jakuba i to będzie moje z nimi przymierze. Gdy zgładzę ich grzech, co prawda, gdy chodzi o Ewangelię, są oni nieprzyjaciółmi Boga ze względu na wasze dobro. Gdy jednak chodzi o wybranie, są oni ze względu na przodków przedmiotem miłości. Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem, jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. Przez ich nieposłuszeństwo, przez ich grzech, tak jak tutaj czytamy, łaska przeszła do pogan do czasu, gdy wejdzie do kościoła pełnia pogan. Później łaska powróci do Izraela i tak cały Izrael będzie zbawiony. Tak jest tu napisane, ja tak te słowa rozumiem. Dzisiaj, gdy chodzi o Ewangelię, są nieprzyjaciółmi Boga. Dlaczego? Bo nie uwierzyli, że Jeszua jest tym Mesjaszem, który miał przejść. Oni trzymają się, jak otworzymy 10 rozdział listu do Rzymian, wiersze tam od 1 do 4, jest wyraźnie napisane, że oni trzymają się własnej drogi usprawiedliwienia, nie chcąc przyjąć tej, która pochodzi od Boga, a którą jest wiara w Jezusa Chrystusa i wiara w Jeszuę, bo przez Niego jest nasze usprawiedliwienie. Ale przyjdzie taki czas, gdy wejdzie do kościoła pełnia pogan i wtedy powróci łaska do Izraela. Natomiast co do reszty, o której czytaliśmy, to myślę, że duże światło na to rzuca właśnie list do Efezjan, drugi rozdział. Gdy otworzymy list do Efezjan, drugi rozdział, tam są zapisane bardzo ważne słowa. Chciałbym, byśmy przeczytali od wiersza 11 po 21. Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy, poganie co do ciała,
zwani nieobrzezaniem przez tych, którzy zwą się obrzezaniem od znaku dokonanego na ciele, w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur, wrogość w swym ciele, pozbawił on mocy prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzający pokój. I w ten sposób jednych i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy blisko. Bo przez Niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie w świętą w Panu świątynię. W Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Jaki tutaj pojawia się obraz? Obraz pogan i obraz Żydów, tak? Czy Judejczyków, czy Izraela. Tak? I pokazuje tu nam Paweł, że przez Chrystusa jedni i drudzy są pojednani i mają przystęp do Ojca. Przez Chrystusa. Zresztą znamy te słowa, że kto nie ma syna, to nie ma i ojca. Tak? Że Bóg sobie zażyczył, żeby właśnie przez Chrystusa było jedynie pojednanie z Bogiem i to się, jak wiemy, dokonuje właśnie tylko przez Jezusa Chrystusa. I tu jest ważna rzecz jeszcze, na którą chciałbym zwrócić uwagę, że właśnie jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca i w jednym jakby ciele, tak? Bo ta cała budowa rośnie w świętą w Panu świątynię poprzez Chrystusa w Chrystusie. I myślę, że wielu z nas zna taki zwrot ciało Chrystusa. I ja myślę, że właśnie tak uważam, że właśnie jedni i drudzy, czyli tak z Izraela, jak i z pogan, którzy uwierzyli w Jeszuę Mesjasza, oni tworzą właśnie tą kehilę mesjańską, to ciało Chrystusa. Z tych dwóch rodzajów ludzi powstał jedna społeczność, która tworzy ciało Chrystusa. Poprzez Chrystusa. Nie? To o tym pamiętajmy. I teraz zobaczcie, bardzo ładnie to widać, że jest miejsce dla jednych i dla drugich, gdy otworzymy Apokalipsę. 7 rozdział Apokalipsy, wiersz 3 i 4. Zobaczcie, co jest napisane. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. I słyszałem liczbę opieczętowanych, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. I zobaczcie dalej, Apokalipsa, ten sam 7 rozdział, wiersze 9-10. Potem ujrzałem, oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu, z wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy i głosem donośnym tak wołają: zbawienie u Boga naszego, zasiadającego na tronie i u baranka. Nie ma co się tutaj kłócić, kto wejdzie, kto nie wejdzie, czy tylko poganie, czy tylko Izrael. Widzimy, Słowo Boże mówi, że wchodzą jedni i drudzy, a warunkiem wejścia jest przyjęcie usprawiedliwienia, czy drogi usprawiedliwienia, którą nam daje Bóg, a którą jest Jeszua. Bo jest powiedziane, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Tak? Nie ma innej drogi. Tą Bóg sobie zażyczył, aby tą drogą było usprawiedliwienie. I teraz zobaczcie, wyszliśmy od prawa Bożego, od miłości do Boga, od posłuszeństwa i zobaczcie, co na końcu możemy przeczytać właśnie w Apokalipsie. Tym chciałbym zakończyć nasze dzisiejsze rozważanie.
14 rozdział, wiersz 12 jest napisane tak. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. To ważne są przykazania, czy nieważne? To ważna jest wiara w Jeszuę, czy nieważne? Myślę, że nie mamy wątpliwości, że jedno i drugie jest ważne. Jedno nie może być bez drugiego. Tu się okazuje wytrwałość świętych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. Niech, kochani, Bóg was błogosławi, strzeże. Niech to, co dzisiaj żeśmy rozmawiali, będzie dla was jakąś zachętą do badania Słowa Bożego, do sprawdzenia, czy faktycznie to, co dzisiaj powiedziałem, może być prawdą, czy faktycznie tak Słowo Boże o tym mówi. Ja jestem przekonany, że tak jest napisane, bo czytaliśmy to ze Słowa Bożego, to nie są moje słowa. Badajcie, sprawdzajcie, szukajcie w Słowie Bożym. Ja jestem przekonany, że abyśmy dobrze służyli Bogu, to należy zachowywać przykazania Boże i wierzyć w Jeszuę Mesjasza. Niech Bóg was błogosławi. Amen. Panie Święty, dobry Boże, Król nasz wspaniały, dziękujemy Ci bardzo za Twoją dobroć, za łaskę. Dziękujemy Ci za wszystko, co dajesz. Dziękujemy Ci za ten czas. Weź nas łaskawie, napełnij nas tym, co Twoje. Daj, abyśmy trwali przy Tobie, abyśmy wzrastali w wierze i poznaniu, abyśmy czynili to, co jest Tobie miłe. Bardzo Cię proszę o pomoc, o łaskę, błogosławieństwo, abyś i nam, tak jak uczniom swoim otworzyłeś ich umysły, aby zrozumieli Pisma, tak i nam dawaj, abyśmy i my mogli zrozumieć Pisma, zrozumieć, co jest w nich napisane, co jest dla nas ważne, abyśmy żyli, abyśmy byli Twoim ludem, abyśmy chodzili w Twojej łasce, w Twojej opiece i ochronie i nie wypadli z tego, aby grzech nie był przeszkodą, ale z miłości do Ciebie, byśmy uciekali od tego, co złe, abyśmy się uświęcali, abyśmy badali Twoją świętą księgę i w niej dowiadywali się, czego Ty od nas chcesz, jak mamy żyć i postępować, co mamy czynić, aby się Tobie podobać, w jaki sposób mamy dawać o Tobie właściwe świadectwo. Ja bardzo Ciebie o to proszę, wejrzyj na nas wszystkich tu łaskawie, bo wiem, jestem przekonany, że nie jesteśmy tu przypadkowo, że dajesz nam ten czas, abyśmy wspólnie dzielili się tym, co dałeś nam poznać, abyśmy wspólnie się wzmacniali, abyśmy wspólnie modlili się za sobą nawzajem, tak jak jest w Słowie Bożym zapisane, abyśmy za sobą nawzajem się modlili, abyśmy wołali do Ciebie, abyśmy jedni drugich brzemiona nosili. Dlatego proszę Ciebie, Panie, abyś wejrzał na nas tutaj wszystkich łaskawie, abyś nam pomógł. Ty znasz nasze problemy, nasze trudności, nasze słabości. Ty wiesz, z czym sobie nie radzimy. Ty wiesz, w czym nie domagamy. Prosimy Ciebie, Panie, abyś wejrzał na nas łaskawie, abyś nam pomógł, abyś przyszedł nam z pomocą, bo Ty chcesz, abyśmy żyli. Ty jesteś, Jeszua, naszym pasterzem i stróżem dusz naszych. Ty nam wierze przewodzisz i Ty ją wydoskonalasz. Dlatego Ciebie prosimy, abyś wejrzał łaskawie, abyś pomógł nam jako nasz pasterz, dobry pasterz, który dba o swoje owce, który za swoje owce życie oddał, który nie jest najemnikiem, by uciekać, gdy przyjdzie wilk. Proszę Ciebie, wejdź nas łaskawie, Jeszua, i pomóż nam. Zmiłuj się nad nami, zachowaj przy sobie. Daj swoją pomoc, daj ratunek Twój. My chcemy, Panie, być Twoi. Chcemy iść drogą, którą Ty wytyczasz. Po to tu jesteśmy, bo Ciebie szukamy, bo chcemy poznać, co Tobie miłe, a co nie. Bo kochamy Ciebie i wiemy, i wierzymy, i wiemy, że Ty jesteś. Że jest Twój Ojciec, który jest naszym Ojcem, który jest Twoim Bogiem i naszym Bogiem. I ma Jahwe na imię. I że Ty jesteś, Jeszua Mesjasz, Jego Syn, jednorodzony, który przyszedłeś na ten świat, którego Ojciec posłał, abyśmy przez Ciebie mogli się pojednać, mieli szansę na pojednanie. Dziękujemy Ci za to wszystko, Jeszua, i proszę, abyś wejrzał nas łaskawie, abyś zmiłował się nad nami, abyś błogosławił nas, abyś błogosławił naszych braci i siostry, abyś błogosławił Izrael, abyś błogosławił tych wszystkich, którzy są Twoi. Dziękuję Ci za ten czas, za to miejsce. Bądź, Panie, nam łaska. Wysłuchaj naszej prośby i modlitwy. Bardzo Ciebie o to proszę. Wejrzyj łaskawie. Hallelujah. Amen. Bardzo proszę, jeżeli macie jakieś prośby, które chcielibyście wspólnie przedstawić, abyśmy teraz
wołali wspólnie do Boga, bo tam, gdzie dwoje albo troje woła, to i tam Bóg słyszy, tak? Bardzo proszę, jeśli coś wam leży, kochani, na sercu, że chcielibyście, abyśmy wspólnie wołali do Boga, to proszę przedstawić tę prośbę. Zbawienie naszych bliskich, którzy nie należą do Boga. Tak, to jest ważne, abyśmy się modlili za nasze rodziny, tak? My też się modlimy, bo myślę, że chyba w każdej rodzinie, tak, że w każdej rodzinie wierzącej są ludzie, którzy niestety nie są wierzący i myślę, że każdy z nas pragnąłby i pragnie, żeby właśnie się nawrócili, żebyśmy razem szli, bo to jest wielka radość, gdy idziemy wspólnie razem, bo jesteśmy rodziną, są nasze dzieci, które są naszą krwią, aby to wszystko było razem, aby nie było tego rozdarcia. Będziemy się modlić. Bardzo proszę jeszcze, jakieś prośby są? Panie Święty, dobry Boże, prosimy Ciebie, słyszysz, Panie, i Ty znasz troski, jakie mamy na sercach naszych względem naszych rodzin. Ty wiesz, Panie, prosimy Ciebie, abyś wysłuchał, abyś zmiłował się nad naszymi rodzinami, tak jak się nad nami zmiłowałeś. Proszę Cię, Panie, nad naszymi dziećmi, synami, córkami, nad naszymi żonami, nad naszymi mężami, nad tymi, którzy, Panie, są naszą rodziną, a nie są Twoim ludem, a nie przyjęli wiary w Ciebie, nie uwierzyli w Ciebie, nie chcą iść Twoją drogą, abyś się nad nimi zmiłował, abyś pomógł, abyś otworzył oczy, abyś dał, Panie, doświadczyć Twojej obecności, bo my możemy mówić różne słowa, bardziej mądre, mniej mądre i w różny sposób możemy przekonywać, ale jeśli Ty, Panie, przekonasz, to wtedy nie da jak się temu zaprzeczyć. Jak doświadczamy w naszym życiu Twojej obecności, to my wiemy, że Ty jesteś z nami, bo doświadczamy Twojej obecności, Twojej pomocy, Twojego wsparcia. Daj, aby i nasze rodziny, nasi najbliżsi doświadczyli Twojej obecności, abyś Ty w ich życiu uczynił cud, aby oni się mogli zatrzymać i zastanowić, że coś jest na rzeczy, że jest ktoś ponad tym wszystkim, że jesteś Ty, Bóg jedyny i prawdziwy i że jest Jeszua, Twój Syn, jednorodzony, umiłowany, nasz Pan i Zbawiciel, który chce, abyśmy żyli, który chce dać nam lepsze życie, który chce dać nam lepsze zasady, który chce, abyśmy żyli tak, jak On nam to zaplanował, aby nam było dobrze i abyś Ty mógł nam błogosławić. Bardzo Ciebie proszę, wejrzyj na nasze rodziny, wejrzyj na nasze dzieci, bardzo Cię proszę, zmiłuj się, dobry Boże, zmiłuj się. Daj, aby był pokój w naszych domach, aby była miłość, ale Twoja miłość w naszych domach. Abyś Ty był, Panie, w tym wszystkim, aby Twoja wola się działa. Prosimy Ciebie, Panie, Ty nie lubujesz się w śmierci, Ty nie chcesz, aby zginął ktokolwiek. Nie po to wszystko to uczyniłeś, aby to było na śmierć, ale to uczyniłeś, aby to było na życie. Dlatego dopóki jeszcze jest dzisiejszy dzień, dopóki trwa to, co dziś się zwie, prosimy Ciebie, Panie, abyś usłyszał naszą prośbę i modlitwę, abyś zmiłował się nad naszymi dziećmi, rodzinami, nad naszymi domami, abyś był, Panie, w tym wszystkim Ty obecny. Prosimy Ciebie, Panie, abyśmy mogli iść razem, aby każdy z nas nie szedł sam, każdy w inną stronę. Bardzo Ciebie o to proszę. Daj, Panie, daj swoją pomoc, daj swoją łaskę. Zmiłuj się, Panie. Zmiłuj się nad nami, nad rodzinami naszymi. Wysłuchaj nasze prośby i modlitwy, aby serce matki nie pękało, aby, mój Boże, abyśmy mogli radować się, a nie płakać. Bo przecież my wiemy, jaki jest los grzesznika, Panie mój. Bardzo Cię o to proszę, zmiłuj się nad nami. Wejrzyj, dobry Panie, wysłuchaj naszej prośby, ratuj nasze rodziny, nasze dzieci, nasze żony, naszych mężów, Panie, ratuj swój lud. Bardzo Ciebie o to proszę, wejrzyj łaskawie, Boże mój, i zmiłuj się. Hallelujah, awejach, amen. Bardzo proszę, kochani, jeszcze, jeśli macie jakieś prośby, to wołajmy do Boga, bo jest to czas zgromadzenia, który nam daje Bóg.
Panie święty, dobry Boże, Król nasz wspaniały, dziękuję Ci za Twoją dobroć i za ten czas. Dziękuję, że możemy wspólnie przychodzić. Proszę Cię, Panie, abyś wejrzał na nas wszystkich, jak tu jesteśmy. Na każdego brata i każdą siostrę. Tych, co są z nami oraz tych, których nie ma dziś tu z nami, a którzy są Twoim ludem, Twoimi dziećmi, Twoimi synami i córkami. Abyś Ty wejrzał łaskawie, abyś nam wszystkim pomógł, abyś dał nam siły. Bo Ty powiedziałeś, że ten, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I tak jest napisane w Twojej świętej księdze. Dlatego daj nam, abyśmy wytrwali do końca, abyśmy dochowali Tobie wierności, bo to jest naszym celem, to jest ważne dla naszego życia, bo sprawiedliwy dzięki swej wierności żyć będzie, jak jest napisane u proroka Habakuka. Dlatego proszę Ciebie, abyś wejrzał na nas łaskawie, abyś dał nam wiarę i wierność i siłę. Abyśmy nie obrażali się na siebie nawzajem, gdy jeden upomina drugiego, ale daj nam też i umiejętność i mądrość w tym upominaniu, aby to było robione z szacunkiem, z miłością, z pokorą, abyśmy w tym wszystkim widzieli dobro, a nie zło i aby to służyło ku dobremu, a nie ku złemu, abyśmy modlili się za sobą nawzajem, bo jak jest napisane, że miłość sprawiedliwego wiele grzechów przykryje. Dlatego proszę Cię, abyś wejrzał łaskawie, abyś napełnił nas tym, co Twoje, abyś dał nam siły i wiary, abyśmy ufali Tobie i abyśmy wierzyli sobie nawzajem, abyśmy nie patrzyli na siebie jak na przeciwników, jak na rywali, ale abyśmy patrzyli na siebie jak na brata i na siostrę z miłością, z serdecznością. I proszę również, abyś wejrzał łaskawie i błogosławił pracę, którą dajesz nam wykonywać. Dziękuję Ci, mój Boże, za tą łaskę i za błogosławieństwo w tym wszystkim, bo ja wiem, że gdybyś Ty nie był z nami, to wszystko by się nie wydarzyło. Gdybyś nie stawiał na naszej drodze braci, siostry, którzy nam wspierają, pomagają w tej pracy w taki czy inny sposób, czy modlitwą, czy w pracy redaktorskiej, czy w inny sposób. Dziękujemy Ci za to wszystko i proszę, abyś błogosławił tę pracę, abyś, Panie mój, jeśli coś jest nie tak, abyś to wyprostował, abyśmy w niczym nie uchybili Tobie, abyśmy opowiadali to, co jest Twoją wolą, to, co jest w Słowie Twoim zapisane, abyś nam, Panie, otwierał oczy i serca na to Słowo, bo my wszyscy jesteśmy uczniami Twoimi, my wszyscy się uczymy. Bardzo Ciebie o to proszę, wejrzyj na nas łaskawie i błogosław nas wszystkich, błogosław ten dzień szabatu, błogosław dalsze dni, które dajesz nam tu dzisiaj spędzić w tym miejscu, aby to był czas dla nas wszystkich dobry, abyśmy odjechali stąd zbudowani, pełni nadziei, bez lęku, bez obawy, że jesteśmy sami, bo nie jesteśmy sami. Mamy Ciebie, mamy siebie, mamy braci i sióstr, którzy są prawdziwie braćmi i siostrami. Dziękuję Ci za to wszystko i proszę, abyś nas błogosławił, nas wszystkich, Panie, bo każdy z nas potrzebuje Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Błogosław nas, Panie, i napełniaj tym, co Twoje. Tobie cześć i Tobie chwała. Hallelujah, awejach. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Shema Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Chwała Bogu, bracia i siostry, niech Bóg was błogosławi i strzeże. Na zakończenie naszego zgromadzenia zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń. O se shalom bim ramah, uya se shalom aleinu, ve al kol Israel, ve imru, imru. Amen. Oh, say.
szalom, ja chcę szalom, szalom aleinu, Elohim Israel. Ja chcę szalom, ja chcę szalom, szalom aleinu, Elohim Israel. Ja chcę szalom. Shalom, shalom aleinu, el al kol Israel. Ya se shalom, shalom aleinu, el al kol Israel. Ya se shalom, shalom aleinu, el al kol Israel. Amen.